postaci Rogozińskiego i Tomczeka znane mi są od lat. Rogoziński był Kaliszaninem, a Tomczek pochodził z mojego Ostrowa Wielkopolskiego. Także panowie mieszkali blisko siebie, choć de facto w czasach zaborów dzieliła ich granica. Poznali się dopiero w gimnazjum wrocławskim i tam zaczęła się ich przyjaźń po grób. Byli różnymi ludźmi. Rogoziński był patriotą, był przede wszystkim wizjonerem, natomiast Tomczek był nieco bardziej ułożony, był zorganizowany, natomiast każdy cel realizował jak taki prawdziwy czołg. Jeżeli chodzi o fascynację tymi dwoma osobami, to tak naprawdę ona zaczęła się, gdy przeczytałem książkę W dżunglach Afryki, trzeciego z uczestników wyprawy kameruńskiej, czyli pana Janikowskiego. I wtedy dopiero zacząłem sobie zadawać pytanie, skąd w ogóle oni się wzięli? Jak w czasie tym takim smutnym dla Polski po powstaniu styczniowym znaleźli się ludzie, którzy mieli tyle odwagi, realizowali takie ambitne cele? No i w sumie byli prawdziwymi patriotami, bo gdzieś tam w tle nieśli zakazaną polską flagę, jak na tamte czasy. Jako podróżnik chciałem pojechać do Kamerunu, żeby osobiście zobaczyć, co osiągnęli. Nie z czystej ciekawości, ale żeby ocenić wagę tych odkryć i przede wszystkim, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że w sumie najważniejsza afrykańska wyprawa odkrywcza została tak zapomniana. No i stąd pomysł na ekspedycję Kamerun 2014. W dniu 30 kwietnia 1883 roku rzuciliśmy kotwicę w zatoce Ambas u podnóża Gór Kameruńskich. Wylądowaliśmy w jedynej tu osadzie, zwanej szumnie miastem Wiktoria. Zbudowali ją w 1858 roku misjonarze amerykańscy nad brzegiem morza u stóp gór. Teren Wiktorii nie nadawał się na budowę naszej stacji. Wybór padł na małą wysepkę formacji skalistej leżącą o pół mili od wybrzeża, wzniesioną na kilkaset stóp nad poziomem morza i pokrytą gęstym lasem. Kacyk Akema z radością przyjął propozycję osiedlenia się u niego białych i zobowiązał się przygotować odpowiedni teren przez wycięcie lasu u zbocza góry, aby tuż nad brzegiem morza zdobyć plac pod budowę domu. Stefan Szulc-Rogoziński, płynąc do Kamerunu, chciał stworzyć enklawę dla wszystkich wolnych ludzi, jak pisał w swoich pamiętnikach. Najprawdopodobniej chciał stworzyć również miejsce, w którym mogłaby zaistnieć wolna, niepodległa Polska. Jego pierwsze kroki na ziemi kameruńskiej sprawiało wrażenie, że ta misja może mu się powieść, ponieważ był bardzo szanowany przez miejscowych kacyków i udawało mu się bardzo gładko podpisywać umowy o protektorat z kolejnymi władcami wiosek. Niestety w niedalekiej przyszłości okazało się, że ziemie kameruńskie również są na celowniku mocarstw kolonialnych Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Stefan Rogoziński zdecydował się zwrócić o pomoc i o współpracę do Brytyjczyków, których uznał za bardziej wiarygodnych oraz za ludzi, którzy mniej będą gnębili miejscową ludność. Niestety wielka polityka czasem tak działa, że nawet najlepsze, najbardziej szlachetne wizje nie spełniają się. Ziemie kameruńskie trafiły pod protektorat niemiecki na długie, długie lata i misja, wielka wizja Stefana Szulca-Rogozińskiego niestety legła w gruzach. Sam Rogoziński przez kilka lat późniejszych uważał, że był gnębiony i oszukiwany przez, jak się wyrażał, agentów Kaisera, a sam cesarz Bismarck również nawet na forum parlamentu niemieckiego mówił, żeby raz na zawsze wymazać nazwisko tego przeklętego Polaka z kart historii. Yeah.
stosunek Stefana Szulca-Rogozińskiego do krajowców był stosunkiem o charakterze partnerskim. Stefan Szulc-Rogoziński chciał ich uczyć tego, czego nauczył się w Europie, a także korzystać z wiedzy miejscowych o życiu w interiorze kameruńskim. Miejscowi wyczuli w nim przyjaciela i być może nauczyciela, dlatego też bardzo chętnie i często zapraszali go do brania udziału w ceremoniach wioskowych, również w tajnych ceremoniach wojskowych, a także do brania udziału w sądach. Jego opinie zawsze były brane pod uwagę i były uznawane za mądre, trafne i sprawiedliwe. Było to takie nowum, jeżeli chodzi o czasy kolonialne, ponieważ w porównaniu z takimi zdobywcami jak Debraza, Stanley czy Livingston, Rogoziński nie ciągnął ze sobą wielkich ekspedycji wojskowych. On zdobywał ziemię, zdobywał miłość i przyjaźń krajowców zupełnie bezkrwawo. Na początku maja 1884 roku Rogoziński udał się do Fernando Po w sprawach interesów ekspedycji. Pozostałem wraz z Tomczekiem na Mondolech. Wtem stała się rzecz straszna. W dniu 11 maja zachorował nagle Tomczek. Rozwinęła się u niego bardzo silna malaria i chory stracił przytomność. Zrozpaczony i bezsilny czuwałem przy drogim towarzyszu dni i noce. Dnia 20 maja nastąpiło raptowne polepszenie, gorączka spadła, przytomność choremu wróciła. Tomczek o własnych siłach mógł, ku mojej radości, wstać z łóżka. Było to jednak tylko złudzenie. Nagle chory, zapytując o Stefana, zwrócił się do mnie. Janikowski, dziękuję ci, daj rękę, uściśnij mocno, umieram. I w kilka minut potem zasnął spokojnie, słuchając odmawianej przeze mnie modlitwy. Efekty wyprawy Stefana Szulca-Rogozińskiego. Jeżeli chodzi o te efekty oficjalne, czyli badania naukowe, no to trzeba przyznać, że wyprawa Rogozińskiego była w owym czasie jedną z najbardziej płodnych ekspedycji do Afryki. Udało się wejść w głąb interioru na ponad 100 km, co jak na owe czasy było jednak bardzo dużym wyczynem. Udało się namierzyć jeziora Benedykta oraz jezioro Słoniowe, dorzecze rzeki Mungo, wejść, dokładnie zbadać wierzchołki dzisiejszego Fako. Jeżeli chodzi o pozostałe badania naukowe, to ekspedycja pozostawiła po sobie szereg badań natury meteorologicznej oraz szereg badań natury geologicznej. Dodatkowo podróżnicy zebrali kilka tysięcy eksponatów o charakterze etnograficznym oraz o charakterze zoologicznym. To były czy wypchane zwierzęta, czy bardzo duża kolekcja motyli, która na owe czasy była jedną z największych kolekcji w Europie, przywiezionych tutaj do Polski. Jeżeli chodzi o efekty późniejsze dla dzisiejszych pokoleń, co nam zostało po nich, po tej wspaniałej wyprawie, to trzeba powiedzieć, że właśnie ze zbiorów, które przywiózł Janikowski do Warszawy w liczbie ponad 1700 eksponatów, udało się stworzyć pierwszą wystawę etnograficzną afrykańską na ziemiach polskich w Warszawie, w prywatnych mieszkaniach Janikowskiego, a później ta kolekcja przeniosła się do pomieszczeń, które zostały Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, czyli poprzednika dzisiejszego Państwowego Muzeum Etnograficznego. Zdrowie nasze po 3-letnim przeszło pobycie w Afryce bardzo ucierpiało. Klimat i zawody życiowe rozstroiły bardzo nerwy Rogozińskiego. Musiał je potem długi czas leczyć w Europie. Ja czułem się wcale nie lepiej. Przez całe tygodnie nie sypiałem, nie kładąc się wcale do łóżka. Naturalnie spotęgowało to osłabienie i wyczerpanie. Jedynym ratunkiem była zmiana klimatu, powrót do Europy i dłuższy tam wypoczynek. Z żalem żegnaliśmy teren naszej przerwanej pracy. Byliśmy przecież już tak blisko osiągnięcia celu i zdobycia dla Polski pierwszej kolonii. Krajowcy, dowiedziawszy się o naszych zamiarach odjazdu, zewsząd przybywali tłumnie i żegnali nas, zapytując, kto nas teraz będzie bronił. Thank you.
1896 roku Leopold Janikowski udał się po raz kolejny do Afryki, tym razem sam, bez swojego towarzysza Rogozińskiego. Jego celem było zbadanie wybrzeży dzisiejszego Gabonu, okolic miasta Libreville. Zamieszkał w wioskach plemion Fang. Był na tyle sfamiliaryzował się z mieszkańcami, że dopuszczali oni go do udziału we wewnętrznych ceremoniach religijnych, państwowych, jak również prosili go o pomoc w leczeniu chorych i rannych. Jego zażyłość z szefem głównej wioski była na tyle duża, że któregoś razu właśnie szef zabrał go na pobliskie wzgórze. Kiedy stanęli, spojrzeli na widnokrąg, szef zatoczył ręką łuk i powiedział: patrz, to wszystko jest twoje, jesteś naszym przyjacielem. Rogoziński i Janikowski korzystali ze sławy i chwały, którą zdobyli w Afryce, jednakże osobno. Rogoziński brylował na salonach w Paryżu, został przyjęty w poczet Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. No i w końcu zdecydował się na powrót do Afryki, żeby na Fernando Po założyć plantację. Ona miała mu pomóc zdobyć kolejne pieniądze na kolejne podróże, natomiast okazała się finansową klęską. No tak samo jak klęską okazało się jego małżeństwo z literatką Hajotą. No potem już było tylko gorzej. Choroba, no i w końcu tragiczna śmierć w Paryżu. Zginął pod kołami omnibusa konnego, mając zaledwie 35 lat. Janikowski z kolei dożył późnej starości. Został polskim uznanym etnografem. Wielokrotnie jeszcze wracał do Afryki, głównie do Gabonu. I to on tak de facto zadbał o to, żeby te zbiory, które Rogoziński i Janikowski przywieźli z pierwszej wyprawy kameruńskiej, znalazły swoje miejsce. To on zaangażował się w to, żeby powstało Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, jak również został dyrektorem administracyjnym stworzonego na gruncie tego muzeum, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. No a ciekawostką jest z pewnością fakt, że w ogrodzie swojego domu w Zielonce, w której mieszkał do śmierci, miał opowiadać niejakiemu Henrykowi Sienkiewiczowi o pięknie Afryki, kiedy ten pisał swoje słynne W pustyni i w puszczy. Kamerun, 4090 metrów nad poziomem morza. Natomiast dla nas była to z pewnością dzisiaj Góra Rogozińskiego. Rok 2013 przyniósł odnalezienie grobu Stefana Scholza Rogozińskiego w Bagno pod Paryżem. Dokonał tego profesor Michał Jarnecki, a ja miałem zaszczyt w marcu tego roku stanąć nad grobem Stefana Rogozińskiego. Był to na pewno bardzo wzruszający dla mnie moment, zwłaszcza, że krótko po tej naszej kameruńskiej wyprawie. No i w sumie po 100 latach tej samotności grobu Rogozińskiego. Cmentarz w Bagno, cmentarz komunalny w Bagno jest pięknym cmentarzem, który właściwie jest jakby parkiem. Są kilometrowe alejki, jest tysiące drzew, natomiast sam grób Rogozińskiego jest takim smutnym miejscem. Nie ma na grobku, nie ma żadnej tablicy i rzeczywiście stanąć przed takim pustym miejscem, pustą ziemią było bardzo przygnębiające. Rogoziński zasługuje na to, żeby zostać uhonorowany. Jego towarzysze podróży Janikowski i Tomczek leżą dzisiaj na warszawskich Powązkach, a cała rodzina na pięknym ewangelickim cmentarzu w Kaliszu. Chcielibyśmy, aby szczątki Rogozińskiego zostały ekshumowane i godnie pochowane w ojczyźnie. Polskim podróżniku, dlatego z inicjatywy mieszkańców naszego miasta
Rok 2017 został ogłoszony rokiem Stefana Rogozińskiego, jednego z najwybitniejszych Kaliszan. Urodził się właśnie tu, na ulicy Niecałej, w rodzinie bogatych fabrykantów. Otrzymał najlepsze wykształcenie i był szykowany na następcę swojego ojca Ludwika. Od najmłodszych lat marzył jednak o podróżach i oparł się woli ojca pozostania w Kaliszu. Mimo że Rogoziński wyjechał po nauki do Wrocławia, do Kronstadtu i podróżował po całym świecie, to zawsze z sentymentem wracał do swojego miasta rodzinnego. Uważam, że każdy, kto pozna historię Rogozińskiego, zrobi z niego swojego idola, bo jest uosobieniem patrioty, marzyciela, świetnego organizatora i fenomenem wśród odkrywców XIX wieku. Warto przypominać jego dokonania, bo to nie tylko postać historyczna, ale przede wszystkim wzór do naśladowania dla polskiej młodzieży. Nie szukajmy dobrych wzorców daleko, skoro najlepszy Indiana Jones XIX wieku jest tak blisko. Jestem Kaliszanką, należę do harcerstwa. Moja drużyna od lat dumnie nosi imię Stefana Szolc-Rogozińskiego. Polecam Rogozińskiego, wiem co mówię.